Cześć i czołem, chłopaki, dziewczyny. Słuchajcie, mamy bardzo dzisiaj nietypowy odcinek, ponieważ wysłaliście mnie do Kołobrzegu. Tak, wysłaliście mnie do Kołobrzegu, ja już nawet z Kołobrzegu wróciłem. Wysłaliście mnie tam, żebym troszeczkę połowił z Adamem i spółką, żeby pokazać różne dziwne łowiska, te spinningowe, ale też te na surfa. No i trzeba było w pewnym sensie ograniczyć ilość majdanu, ponieważ no mój kabriolecik kochany niestety ostatnio chyba ząb czasu już go zżera i postanowiłem nie jechać tam samochodem, tylko pojechać pociągiem, no i trzeba było ograniczyć liczbę sprzętów, które ze sobą zabieramy, a od razu wam powiem, że będziemy łowić i w porcie, i na rzece, i w morzu, różnymi metodami, więc naprawdę tego sprzętu trzeba było zabrać dużo, dużo mniej. No i tutaj z pomocą przyszła mi firma Sopro. No ale to nie jest lokowanie produktów i oni mi nic nie dali, to też jest ważne. Ja po prostu sobie zakupiłem u nich taki oto pas. Pas kosztuje 110 zł, wygląda dosyć porządnie, bo zobaczcie, tutaj mamy taką część, która nas okala. Dodatkowo są też nożyczki, a tutaj akurat zobaczcie sobie znaczy się nie nożyczki, to są po prostu jakieś szczypce. Ja sobie wsadziłem swoje szczypce, ogólnie za to 110 zł nie dostajemy żadnych szczypiec. Natomiast pas jest na tyle fajny, że po prostu ma dosyć sporo tutaj miejsca. No i do niego można dokoptować dużo różnych rzeczy. I to mi się najbardziej, słuchajcie, podobało, że można dokoptować dużo różnych rzeczy, ponieważ możemy sobie w tym momencie zrobić taki pas ze swoimi gadżetami, które nam są potrzebne. Tak jak już mówiłem, my lecimy też na spinning, więc do tego paska zobaczę coś takiego w środku. To już są moje jakieś woblerki bezsterowe, woblerki ze sterem na szczupaki i na inne tego typu rybki. No i oczywiście też coś tutaj powymieniam, bo to tutaj akurat mam typowo szczupakowe rzeczy. Ja to powymieniam na inne. No ale coś takiego jest bardzo fajne. To też do tego pasa spoko, straszliwie spoko, super sprawa. No i ja mam jeszcze do tego takie coś, o, taki patencik. Ten patencik można sobie kupić 14 zł. Robimy o takie coś, pyk, i to możemy sobie do spodni zrobić. Fajne, fajne. No nie wiem czy fajne, ja to używam, mi się to podoba, tym bardziej, że ten pas jest taki w miarę duży, gruby, więc jak sobie coś takiego powiesimy, to w zasadzie my tego nie czujemy. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten pas. No ale dlaczego powiedziałem wam o tym pasie? Ponieważ wy widzicie dzięki temu, ile tutaj jest miejsca i tu nie ma dużo miejsca i my nie zmieścimy tutaj nagle teraz, słuchajcie, nie wiem, całego zestawu do łowienia na surfa. Nie, na pewno nie. Dlatego też mój tradycyjny, o, taki przybornik będzie trzeba troszeczkę, jakby to powiedzieć, stuningować. Stuningujemy go troszeczkę, ale zanim to zrobimy, lecimy do sklepu kupić parę rzeczy, no bo ja ogólnie, zobaczcie, tak wam pokażę, moje troki boczne na surfa wyglądają w ten sposób. Tu akurat jest taki mega zbajerowany, kiedyś go robiłem, naprawdę, nie wiem, no, 4 lata temu, wieść im, naprawdę. Większość tych troczków, co tam mam bocznych, one są robione ileś lat temu. Ja bardzo mocno promuję, nie wiedzieć czemu, bo mi za to nie płacą, takie klipsy szybkiego montażu. Bardzo fajna sprawa, naprawdę, pokazuję to wam na wypadach na ryby. Fajna sprawa, bo tylko na naszą linkę główną po prostu się to bierze. Oj, tu mnie złapało. I się wklikuje i to robi nam zakrętlik. No bo to się ładnie kręci na tych żyłkach głównych. Wystarczy tylko mieć jakieś stoperki. Piękna sprawa, bo nie rdzewieje. Najważniejsze, słuchajcie, to nie rdzewieje. Nie rdzewieje, nie schodzi, nie odczepia się. Tylko trzeba pamiętać o odpowiedniej grubości tej żyłki głównej, no bo sobie kupujemy te właśnie plasticzki do jakiejś średnicy żyłki głównej. Czasami to jest 0,60, czasami 0,70, ja chyba mam do 0,50 i naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdzają. Zaczynamy.
okej, okay, jestem z powrotem. Nie kupiłem tych klipsików z tego względu, że nie pamiętam, prawdę mówiąc, jaką mam tą żyłkę główną. Czy miałem 0,60, czy 0,50. Dobra, mam jeszcze jakieś stare te klipsy, zresztą będziemy wyciągać też te klipsy ze starych moich zestawów. Natomiast kupiłem, zobaczcie, takie ownery. Myślę, że okej, okay, czwóreczka, choć wolałbym haki, prawdę mówiąc, dwójkę, no ale mieli tylko i wyłącznie czwórkę. Tak jak widzicie, kosztuje to dychę, więc no nie jest aż tak drogo, ponieważ w środku, z tego co pamiętam, mamy 8, tak, 8 takich przyponów, czyli raptem tam, nie wiem, złoty 20 za przypon. No i to jest spoko, ponieważ żyłka stosowana do tych przyponów to jest 0,22. To jest bardzo optymalna żyłka, nawet i na naszego leszcza, który jest no, dużą rybą. No a tutaj celujemy dzisiaj w leszcza i celujemy we flądrę. Będziemy robić ten troczek boczny na flądrę i na leszcza. Też taka ważna rzecz, że rozwartość tego haczyka to jest mniej więcej 10 mm, zresztą za chwilę to rozpakujemy i pokażę wam. To jest ważne dlatego, że jak łowimy flądry na dwa troki boczne, no to te haczyki tam nie mogą być większe niż właśnie rozwartość 10 mm. Typowo taki zestaw flądrowy. Zaczynamy. Do zrobienia zestawów będą nam potrzebne różne kulki, ale nie na leszcze. Jeżeli nastawiamy się na leszcza, no jest taka zasada niepisana, że leszcz bierze na tak zwany pusty haczyk, pusty, bez żadnych po prostu dziwnych świecidełek tutaj, więc wystarczy nam no, posiadać jakiś fajny haczyk. Fajny to znaczy, że ma zadziory. I słuchajcie, teraz tak, te zadziory są na tyle istotne, że będziemy tutaj wsadzać dendrobenę trójkę albo czwórkę. Będziemy wsadzać tych dendroben sporo, no bo no tak, żeby cały ten haczyk tak się ażywił od tych naszych glist. Dlatego też te zadziorki są bardzo istotne. Jeżeli chodzi o haczyk, no to dwójeczka jest chyba najbardziej optymalna. No ja akurat mam tutaj czwórkę, to pokażę wam to na czwórce. Jeżeli chodzi o długość bocznego troka, no leszcz akurat jest taką rybką, która jest dosyć no, płochliwa według mnie, więc ja daję 30 cm tego naszego przyponu bocznego, tego bocznego troka, to powinno nam w zupełności wystarczyć. Słuchajcie, nie ma żadnej filozofii, no przy takim prostym troku i to jeszcze kupionym, więc nie musimy nawet tutaj wiązać. Ważne tylko, że wsadzamy tutaj tą żyłkę od tej strony takiej zaokrąglonej, robimy ileś węzłów, ucinamy w miarę blisko, słuchajcie, w miarę blisko, aczkolwiek to tam dużego wpływu nie ma na późniejsze zaczepianie do tej żyłki głównej. Ja to w miarę blisko ucinam, bo to po prostu nie ma najmniejszego znaczenia, gdzie my to utniemy, ale mi się to po prostu tak bardziej podoba, bo tutaj nic nie wystaje i to jest w zasadzie wszystko, czyli mamy, zobaczcie, taki oto ładny, prościutki troczek boczny, który możemy bardzo fajnie nawinąć na kółeczko, no bo tak jak pokazywałem wam na samym początku, będę dysponował tylko i wyłącznie tą oto powierzchnią. Więc wymyśliłem sobie, że wsadzę sobie po prostu tutaj no, z trzy takie kółeczka, które powinny mi wystarczyć na dwa dni łowienia w Morzu Bałtyckim metodą surfcastingową, czyli zrobię sobie powiedzmy jakieś tam dwa kółeczka na flądrę i powiedzmy jedno kółeczko na leszcza, bądź odwrotnie. No i ja jeszcze dodatkowo mam taki, nie wiem czy patencik, czy niektórzy powiedzą, że psuję te kółeczka, ponieważ ja w nich nacinam. Zobaczcie, jest po prostu, jest tu jedno nacięcie i tu jest drugie nacięcie. To są po prostu nacięcia tylko na jednej stronie, na drugiej ich nie ma. Chodzi o co? Już wam pokazuję. Chodzi o to, że w tym momencie biorę sobie ten nasz koralik. O. Przekładam przez to jedno nacięcie, zobaczcie. Przytrzymuję palcem, przekładam przez drugie nacięcie, lekko pociągam. W tym momencie on już nam się trzyma. I teraz o, tylko zakręcę go, pyk, pyk, na koniec nasz haczyk wbijam. Ciach, i to wygląda w ten sposób. Tu mamy nasz koralik. No, akurat nie widać, bo światło świeci, tak? A tu mamy nasz haczyk. Bez żadnych dodatkowych igiełek, bo niektórzy używają igły i tak dalej. No niestety przy tych dziwnych takich zaczepach, plastikowych krętliczkach, to nie zdaje aż takiego rezultatu. No i teraz, tak jak widzicie, tutaj mamy powycinane drugie, czyli tak teoretycznie na takim jednym kółku mam no takie dwa przyponiki i mogę zrobić. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu zrobić tych nacięć więcej i po prostu na takie jedno kółko wpierniczyć powiedzmy takich przypomników powiedzmy 6. I my to zrobimy.
zakładam szósty. Prawdę mówiąc, powiem wam, że nigdy nie miałem sześciu. Na jednym kółku zaczyna się robić grubo z sześcioma. Miałem tak, no cztery chyba miałem najwięcej. No i robiąc drugi, zrobiłem pewien myk, pewną innowację. No bo tak jak już mówiłem, nigdy nie miałem aż tylu haczyków. No i ponumerowałem sobie te moje nacięcia. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i w takiej kolejności też ładowałem tutaj te haczyki, no bo w pewnym miejscu, zobaczcie, zrobiło mi się aż ich tyle, sporo. No i teraz teoretycznie powinno być tak, że jak wezmę szósty, ściągnę, powinno się go dać po pierwsze ściągnąć, a po drugie powinno nam się to wszystko ładnie wyciągnąć. Spróbujmy, zobaczmy, mamy tutaj szóstkę, biorę, ściągam szóstkę, a i nie idzie. Idzie, kurczę. Czyli w tym momencie by należało po prostu ściągać, zaczynać od haczyka. No ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, który haczyk jest który, więc to nie jest do końca taka dobra rzecz. Także 6, nie ładujcie sobie 6 na jedno kółko. Nie jest to chyba aż tak spoko, chyba że faktycznie potrzebujecie naprawdę tego miejsca jak najmniej, żeby no, jak najwięcej zaoszczędzić tego miejsca. W podróży? Nie wiem. Ok. Pierwsze kółeczko wygląda tak. Natomiast drugie kółeczko będzie na flądrę. I teraz co tam trzeba wrzucić, żeby ta nasza flonderka fajnie nam gryzła? Powiem wam szczerze, nie wiem. Flądry są mega nieobliczalne i czasami zdarza się, że biorą też na pusty haczyk, nawet na leszcza. Natomiast to jest, widzicie, urwane gdzieś tam z jakichś zawodów. Mój stary zestawik, który po prostu no, sprawdzał się. Kuleczka, która no, jest naświetlana UV. Druga taka kuleczka, no bardziej wypornościowa, która po prostu też jest naświetlana UV, no jakiś tam koralik po drodze. Głównie chodzi o to, mi chodziło o to, żeby delikatnie to było lżejsze, żeby ten nasz filecik śledziowy miał taką bardziej neutralną wyporność, tak, żeby on tam się troszeczkę bardziej ruszał, ale widzę, że tutaj już ta kuleczka jest no, dosyć mocno rozwalona, więc ona chyba idzie do wyrzucenia. Ja zrobię taki mały zestaw na flonderkę, który będę używał w koło brzegu. No okej, słuchajcie, zrobiłem nasz zestawik z naszym przyponikiem, ładnym takim kupnym. Oczywiście jest już ten nasz koralik do zapinania, ale słuchajcie, tak chyba gafę zrobiłem, bo zobaczcie, to tutaj jeździ. Wydaje mi się, że jeżeli to umieścimy na górnym przyponie, no to bankowo to jednak będzie się trzymać naszej przynęty. Natomiast ja przy następnych, bo sobie zrobiłem takie cztery zestawy, już użyłem stopera. No i w tym momencie jesteśmy w stanie tutaj ładnie zrobić nasz filecik śledziowy. Mamy tutaj te nasze kuleczki, no i wygląda to też w miarę dobrze. No i mamy następny problem, bo przy tak dużej ilości tych wszystkich udziwnień, które mamy przy haczykach, no i przy założeniu, że chcemy zrobić cztery zestawy na jednym kółku, bo tak sobie ubzdurałem, że zrobię cztery, no jest ciasno. To było do przewidzenia, że tak będzie. Wygląda to, zobaczcie, tak. No tutaj jest mega ciasno. Akurat podejrzewam, że jakby to tak odkręcić i zakręcić jeszcze raz, to akurat się tak zdarzyło, że zobaczcie, tutaj mamy te dwa haczyki, no i tak się nałożyło jedno na drugie. Ale słuchajcie, ok. Cztery zestawy na flądrę w dzień gotowe. Pozostało nam tylko zrobić jakiś zestaw na nocną flądrę, no i te wszystkie popierdółki, które użyłem przy zestawach na flądrę w dzień, no w nocy w zasadzie nie będą miały racji bytu z tego względu, że po prostu no, w nocy się nie będą świecić, bo one świecą światłem odbitym, nie? Jeżeli księżyc nie będzie tak aż naparzał mocno, no to w ogóle ich nie będzie widać. No więc trzeba użyć czegoś, co będzie nam świecić. No i tutaj z pomocą przychodzi nam latarka UV. To akurat jest latarka taka zwykła, może kumacie na stacji benzynowej dawali ją za jakieś tam punkty. Ja po prostu sadziłem tylko diodę UV do tego. No i teraz jak sobie naświetlimy, to może tak delikatnie będzie widać, że to oddaje to światło, ale zobaczcie, te wszystkie kupne jakieś byle jakie kulki nie oddają tego światła tak na dłuższą metę długo, więc trzeba by było znaleźć coś, co dawałoby trochę więcej tego, tej nadziei, że to będzie dłużej świecić. Przyznam się wam szczerze, że oblukałem wszystkie moje dziwne, różne rzeczy i w zasadzie nic nie daje nam pewności, że to światło będzie nam długo, długo, długo oddawane. Natomiast na pewno zrobię parę takich zestawów, które po prostu są, no,
z jakoś tam fosforyzujące, tak, które możemy naładować i potem no, mieć tą nadzieję, że chociaż przez chwilę no, będą świecić nam w tych mrocznych, podwodnych czeluściach. No tak jak powiedziałem, tak też zrobiłem. Zestawik może nie jakiś mega udziwniony. Zobaczcie, mamy taką kuleczkę, mamy te zielone, beznadziejne kulki. Mamy też taką jedną, lepsiejszą. Nie wiem, czy to będzie widać, słuchajcie, bo to tak wszędzie jest. Ale zobaczcie, o, tutaj dosyć jasno jest u mnie. Świeci, dobra, świeci, świeci. Także to będzie mi na noc. Tak to wygląda. Na flądrę, chciałem powiedzieć belonę, tu mamy na dzień, no i mamy też na leszcza, trzy takie kółeczka, zaraz je wpakuję do mojej torby, tam, chyba tam się więcej nie zmieści, tak prawdę mówiąc, chciałem je wsadzić tu, sprawdźmy, no, więcej się nie zmieści, zobaczcie, są trzy, tutaj jakieś ciężarki, od razu podziękuję, dzięki Grzegorz, wezmę sobie jeden taki ciężarek na próbę od ciebie, ten ciężarek ostatnio był na filmie, też bardzo fajny, a ja najbardziej uwielbiam Grzegorza ciężarki te, kiedyś Grzegorz robił takie ciężarki z takimi wzorkami, wycięciami, one bardzo fajnie się kotwiczą, także chyba to tyle. Piszcie, czy chcecie więcej takich filmików. Tu akurat się przygotowuję na kołobrzeg, więc no taka dosyć nietypowa sprawa, ale można by było zrobić taki filmik, jak buduję jakiś zestaw, na przykład na balonę, w takim właśnie, w takich warunkach dosyć laboratoryjnych. No myślę, że w miarę spoko, bo przynajmniej no ciągłe te fale nam nie przeszkadzają, bo tak jak robiliśmy filmik z nad wody, miało to swój klimat, ale też narzekaliście, że czasami czegoś tam nie słychać, bo za mocno fale właśnie szumią, gdzieś tam szumi to może w tle. Może tak jest lepiej, nie wiem. Pierwsze koty za płoty, napiszcie, czy tak może być. No i oczywiście, jeżeli się z czymś nie zgadzacie, inaczej robicie te zestawy, piszcie koniecznie w komentarzu. Zróbmy burzę mózgów, tak żebym następnym razem mógł ten mój zestaw nieco innowacyjny zrobić, nieco inny. No a jeżeli macie w ogóle jakieś fajne patenty na to, żeby na przykład zwabić flądrę, dajcie koniecznie znać. Trzymajcie się, na razie, cześć!